wędrownikiem to jest naprawdę niemała sztuka i dostępna tylko dla tych, którzy mają prawdziwie harcerską postawę. I w tej postawie odwaga jest niezwykle ważna. Bycie wędrownikiem to też niemała sztuka, dlatego że każdy z nas powinien, niezależnie od tego, w jakich warunkach się znajduje, wykorzystywać je najlepiej, jak potrafi. I tak jak Marcin powiedziałeś, to będzie niezwykła watra, bo będzie nas tutaj znacznie mniej, ale to może da się wykorzystać w wspaniały sposób.